Zadanie pierwsze, strona 75, podpunkt A. Liczbę o 6 większą od kwadratu liczby A. Kwadrat, czyli potęgowanie. I do drugiej. Czyli zaczynamy od kwadratu. A do kwadratu. I mamy magiczne słowo o. Czyli o, czyli dodawanie. Dodać. 6. Podpunkt B. Liczbę o 5 mniejszą od dwukrotności liczby B. Dwukrotność to jest 2 razy coś. Czyli 2B było o, czyli minus 5. Podpunkt C. Liczbę 3 razy mniejszą od połowy liczby C. Połowa liczby C. No i tutaj kto jak co woli. Jedna druga C albo C na 2. Ja napiszę tak, bo skrócej. I mamy ją 3 razy mniejszą, czyli dzielimy sobie to na 3. Pamiętamy z podstawówki, że jak zamieniam dzieleń, robimy kopertkę. Tu mamy 3 pierwsze, czyli 1 trzecią. Czyli C dzielone na 6. Podpunkt D. Liczbę 5 razy większą od kwadratu liczby D. Kwadrat liczby D to D do drugiej, ale najpierw musimy zapisać liczbę. I tutaj mamy takie magiczne, niewidzialne mnożenie. No i już. Zadanie trzecie, strona 76. Bilet normalny kosztuje x złotych, a ulgowy y złotych. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego. Podpunkt A. Ile złotych trzeba zapłacić za 7 biletów ulgowych i 3 normalne? Zaczynamy od x, bo występuje wcześniej w alfabecie niż y. Biletów normalnych mamy 3, czyli 3x. A jakby kosztował 4 zł, to 3 razy 4 to 12. Dodać. Ulgowe mam 7, czyli 7y. I to tyle. Podpunkt B. O ile złotych droższy jest bilet normalny od ulgowego? Jakby ten kosztował 4, a ten 2, to robimy 4 minus 2, wychodzi 2. Czyli piszemy tak samo, tylko że na literach. Podpunkt C. Bilet normalny podroża o 10%, a ulgowy o 5%. O ile teraz droższy jest bilet normalny od ulgowego? Patrzymy sobie na to, ale musimy jeszcze uwzględnić procenty. Normalny podrożał o 10%, czyli kosztował 100%, czyli 1. Dodajemy 0,1, czyli mamy 1x minus, a ten nam podroża o 5%, 5% to 0,5y. No i już. Zadanie piąte, strona 76. Zapisz i uporządkuj iloczyny podanych jednomianów. I teraz tak, ja to już mam pozapisywane, ale jak będziecie to zapisywać, to jak macie minuska, to dajcie nawias, bo nie może być znaku o znaku, ale to już pewnie wiecie. Zaczynamy od znaku. Mamy tu minusa, tu nie mamy, czyli minus zostaje, bo mamy go tylko jeden. 5 razy 2 to 10 i alfabetycznie x, y. Następne. Minus i minus dają plus, czyli minusa nie będzie. Tutaj mamy x do potęgi pierwszej. I dodajecie te potęgi. 1 dodać 3 to 4. X do czwartej, y. Patrzymy sobie tutaj. Tu jest minus i tu jest minus, czyli minusa nie ma. 2 razy 7 to 14. A. 2, 4. Teraz b. 2 dodać 1 to 3 i c do drugiej. Teraz tutaj. Tu mamy minusa i tu mamy minusa, czyli minusa nie ma. 1 dodać 2 to 3, na 4 do 7. Podpunkt E. Mamy minusa, czyli zaczynamy od minusa. Skracamy sobie. 1, 1 i teraz tak. Mn na 1 to oznacza, że mamy po prostu mn. Okay? Czyli mamy jedną drugą i mnożymy sobie m. Tu mamy do pierwszej, do drugiej, czyli m do trzeciej i n. 1, 2, 4. Podpunkt F. Mamy minusa, czyli minus. Zliczamy sobie x. 7, 6. I 5 razy 5 to 25. No i już. Zadanie szóste, strona 76.
Pole prostokąta jest 3 razy większe od pola kwadratu o boku 2x. Jakie pole ma ten prostokąt? Liczymy najpierw pole kwadratu. Którego wzoru? To a do drugiej. Bo a razy a. Czyli piszemy sobie pole. Ta dwójeczka tyczy nam się wszystkiego, co mamy w nawiasie. Czyli 4x do drugiej. A pole prostokąta jest 3 razy większe. Czyli mamy 12x kwadrat. No i już. Zadanie 8, strona 76. Treść zadania, zapisz najprostszej postaci. Nie mamy literki, czyli prościzna. Dzielimy na 4. 3. Mamy jedynkę, czyli tego już nie ma. Mamy mnożenie, czyli skracamy tylko z jedną liczbą. Czwórka. Jedynka. Dwójka. A razy a to do trzeciej. I dwójeczkę przypisujemy. Teraz tutaj. 2. Z tego mamy jedynkę. I greki nam się wykreślają. Czyli mamy 2x do drugiej. Teraz tutaj. Na 5. I n-ka. A to tylko z potęgą. Mamy 2 minus 1 to 1. Czyli po prostu n. Liczby nie mamy. Wykreślamy całe b. 5 minus 3 to 2. Czyli 3 całe drugie. Teraz tutaj. 3 minus 2 to 1, czyli potęgi nie ma. 2 minus 1 to 1, potęgi nie ma. Czyli st, pierwiastka z dwóch. Teraz tutaj. 2, czyli 3. Zaczynamy sobie od liczby. Aha, jeszcze tu możemy poskracać. Czyli to całe. 3 minus 1 to 2, czyli 2. Czyli zostało nam 3 do drugiej. Teraz tu. I na 2. I teraz zajmiemy się tym. 3 minus 2 to 1, a 4 minus 2 to 2. Czyli mamy. 10, strona 77. Zapisz wyrażenia, nie używając nawiasów, zredukuj wyrazy podobne. I teraz tak. Jeżeli mamy przed nawiasem plusik, to ten plusik nic nam nie wnosi do zadania, czyli tego nawiasu de facto nie ma. Dodajemy. Tu mamy tą jedynkę, czyli 1 dodać 3 to 4. X. I resztę przepisujemy. Tutaj tak samo. Nawiasu nie ma. Tutaj mamy tą jedynkę, czyli minus 1 dodać 2 to 1. Jedynki nie piszemy, a resztę przepisujemy. Tutaj jest dokładnie to samo. Tutaj mam minus x do kwadratu, to x do kwadratu z plusikiem, czyli tego nie ma. Czyli zapisujemy tylko to. Ale tu już mamy minusa, czyli trzeba to trochę przepisać. Z zamianą znaków na przeciwne. Czyli tak, tu mamy 1 i 1, czyli minus 1 minus 1 to minus 2. Minus 2, b do trzeciej, a tutaj przepisujemy. Przed nawiasem nie mamy minusa, czyli nawiasu nie ma. Tutaj mamy plusika, czyli tego nawiasu też nie ma. I liczymy. 2a dodać 4a to 6a. Minus 3 minus 1. Minus 4b. Tu już minusa mamy, czyli musimy przepisać, ale tego nie ma. Tu mamy na minusie, tutaj na plusie, czyli wykreślamy. To dodajemy. Teraz tu. Tego nawiasu nie ma.
Tutaj jest minus, czyli trzeba tak czy siak przepisać. I zaczynamy od A. 1 minus 2 to minus 1. Jedynki nie piszemy. To minus A. Teraz B. B i B mamy tutaj, czyli dodajemy 2B. A tutaj mamy 1 minus 2, czyli minus 1. Jedynki nie piszemy. Minus C. Tutaj mamy minusa i tutaj mamy minusa, więc wszystko musimy przypisać ze zmienionym znakiem naprzeciwnym. To oczywiście jest Z. I zaczynamy. Tu mamy na minusie, tu mamy na plusie, wykreślamy. Zaczynamy od x, y. Czyli mamy 1 minus 2. I tutaj to samo.